Witaj, w tej części kursu zajmiemy się bubble sort, czyli sortowaniem bąbelkowym. Zacznijmy sobie na początku od przedstawienia, na czym ten algorytm sortowania polega. Zróbmy sobie tablicę liczb, które chcemy posortować. Załóżmy, że będzie to tablica złożona z 5 cyfr, 5, 4, 3, 2 oraz 1. I teraz sobie wytłumaczymy, na czym to polega. Otóż robimy pętlę, która zaczyna się od indeksu zerowego aż po indeks przedostatni. Sprawdzamy wartość przy naszym aktualnym indeksie oraz sprawdzamy wartość przy indeksie na prawo. Jeżeli ten nasz aktualny jest większy, to się zamieniamy miejscami. Czyli na przykład sprawdzamy piątkę, czy jest większa niż 4. Jest, więc się zamieniamy miejscami. Następnie sprawdzamy piątkę, czy jest większa od trójki i zamieniamy miejscami. Następnie sprawdzamy, czy piątka jest większa od dwójki oraz czy piątka jest większa od jedynki i to się zgadza i ten proces znowu się powtarza. 4 jest większa od trójki i tak dalej, aż nie będziemy mieli posortowanej tablicy. No i wróćmy sobie do naszej oryginalnej tablicy do posortowania oraz stwórzmy sobie naszą metodę, w której zwrócimy naszą posortowaną tablicę oraz nazwijmy ją sort. Będziemy przyjmować jeden argument, parametr, którym będzie tablica właśnie naszych liczb do posortowania. I jeszcze dodamy sobie naszej metody main wyświetlanie posortowanych liczb. Zrobimy to za pomocą oczywiście metody println. Oraz użyjemy metody z klasy arrays to string oraz podamy rezultat naszej metody sort z naszym argumentem, z naszą tablicą znaków. I tak, mamy naszą metodę. Na samym początku powinniśmy wiedzieć, czy nasza tablica się zmieniła, bo jeżeli się nie zmieniła, znaczy, że już nic się nie sortuje, więc zakładamy, że nasza tablica jest wysortowana. Do tego możemy zrobić zmienną typu boolean, domyślnie na false i zwrócić, że jeżeli coś się zmieniło, to dalej sortujemy naszą tablicę, bądź jeżeli już się nic nie zmieniło, to zwracamy po prostu tablicę już. I tak, zaczynamy od pętli, która zaczyna się właśnie od indeksu zerowego i kończy się na przedostatnim, czyli będzie to numbers length minus 1. Oraz dodajemy sobie nasz indeks, jeżeli wszystko się wykona. I tak, na samym początku musimy wiedzieć, jaka jest liczba przy aktualnym indeksie. Czyli sobie na przykład current number, będzie to numbers przy tym naszym aktualnym indeksie. Oraz liczba obok, nazwijmy ją next number. Jest to indeks plus 1. Teraz w zasadzie mamy już większość gotową. Teraz musimy porównać, czy nasz aktualny indeks jest większy od tego na prawo. Jeżeli jest, czyli robimy to za pomocą if current number większe niż next number, to się zamienią miejscami, czyli do naszego numeru przy tym indeksie przypisujemy naszą liczbę obok, a do indeks plus 1 naszą aktualną liczbę. I żeby oznajmić, że coś się zmieniło, zmieniamy wartość naszej zmiennej changed na true. To się później wykonuje. Jako, że co najmniej raz się zmieniło, znaczy, żeby powinien nasz program sprawdzić jeszcze raz, czy coś trzeba posortować. I teraz, jeżeli sobie włączymy, to powinniśmy użyć posortowaną tablicę i mamy 1 do 5. Podaliśmy od 5 do 1, żeby pokazać też, że nie polega tylko na tym, że jest to odwrócone, tylko działa faktycznie na większych tablicach, bardziej różnych, to możemy przeprowadzić 9, 4, 5, 1, 2, 8, 7, 6, włączyć i zobaczymy również, że ta tablica również zostanie posortowana. To byłoby na tyle w tej części kursu, a w następnej części zajmiemy się insertion sort, czyli sortowaniem przez wstawianie.